Janusz i Grażynka w RMF FM. Janusz! Janutek! O. To w ogóle niezwykłe, ale ktoś do nas puka. No, rzeczywiście. No otwórz, bo jestem ciekawa kto. Ty wiesz, kto to może być? No. To jest pewnie ta osiedlowa komisja penetracyjna. Co? Tak, będą robić testy ciążowe. Dobrowolnie. To słuchaj, to nie słyszałeś, że odkąd dzięki ojcowskiej trosce prezesa ruszył rejestr ciąż, mają pełne ręce roboty. A ty wczoraj tak się darłeś przez sen, że może sąsiedzi donieśli, że my coś, a my Grażyna, nic. Spokój. Ty mi lepiej powiedz, co ta wasza ogórek tak bredziła ostatnio. Zmieniłeś temat, tak? Że ceny paliw są celowo wysokie, bo inaczej to tankowaliby u nas Niemcy, Czesi i paliwo skończyłoby się w tydzień. Co? To nagada. Bardzo głupio to powiedziała. No właśnie. Zapomniała o Słowakach. No. Też by przyjeżdżali, na bank by przyjeżdżali, że to nie tylko Niemcy i Czesi. Czyli czekaj, co? Rząd podnosi ceny benzyny dla dobra Polaków? A rosnące ceny żywności, Grażyna, to rozumiem, by zniechęcić Szwajcarów i tych z Monako do zakupów w naszych spożywczakach, tak? Słuchaj, Ogórkowa to w ogóle idzie dalej w swojej analizie. Ona ostatnio jest taka natchniona bardzo, wiesz? Ona wie, czemu pensje w Polsce są takie niskie. No czemu? No bo jakby były wysokie, to Niemcy chcieliby u nas pracować i zapanowałoby bezrobocie wśród Polaków. To ma sens. Grażyna, ja to widzę pewien trend w waszym rozumowaniu, wiesz? Najpierw drożej nie będzie. Później jest drożej, ale to wina Tuska. A teraz to? Tak, jest drożej, ale dla dobra Polaków. Bo tak jest. Wiesz, Grażyna, jaka jest różnica między ogórek a żabą? A? Ogórek nie kuma. Janusz, wiesz co? Otwórz te drzwi. Bo nam tu zaraz z CBA wejdą. No i co ja i mam z tym testem. I co ja mam im powiedzieć, że co? Janusz, prawdę, że to nie ty. Że ty jesteś w łóżku tragicznej i że żona może potwierdzić. Ja potwierdzę. Jak ty, Grażyna, możesz mnie tak oceniać? Po 10 sekundach? To niesprawiedliwe.